A gdy świat nudny i niemądry znów się tobie wyda, spróbuj skosztować kąsek z prawej strony grzyba. Później spróbuj jeszcze spróbować z jego lewej strony. A będziesz zgoła inny. Przyznasz sam zdumiony. Bo gdy jedna strona cię uczyni małym, druga strona dużym, wielkim i wspaniałym. Idzie wieczór. Idzie wieczór. Snuje się po nieboskłonie. Jakby wiedział, jakby przeczuł, że w milczeniu ziemia tonie. Odpływają w dal marzenia, do bajkowych stron dalekich. Dobrotliwa smuga cienia już zagląda pod powieki. Kiedy dobry sen nadejdzie, ty zmęczone oczy zmruż. Niech się śnią cudowne sny. Niech się śnią przez całą noc. Cisza już zapadła wszędzie. W podróż więc wyruszaj znów. Niech się śnią cudowne sny. Niech się śnią przez całą noc. Do krainy czarów. Płyńmy póki czas. Do krainy czarów, gdzie marzenie trwa. Do krainy czarów, gdzie cudowny świat. Do krainy czarów. Poznać przygód smak. Do krainy czarów. Płyńmy póki czas. Oh,
Thank you.
Ale czego ja się go boję? Przecież jestem teraz chyba 1000 razy większa od niego. Kim jesteś, kim jesteś? Wiem, że jesteś, ale kim? Na tę chwilę sama nie wiesz, coś nie tak z rozumem twym. Wiem, kim rano dzisiaj byłam, ale mam wrażenie, że parokrotnie się zmieniłam. Czy ty dobrze czujesz się? I nie możesz wytłumaczyć, skąd ta zmiana, no bo wszak teraz już nie jesteś sobą. Nie rozumiem cię nie tak. I nie możesz wytłumaczyć, skąd ta zmiana, no bo wszak teraz już nie jesteś sobą. Tobie piątej glebki brak. Sama tego nie rozumiesz, że coś wciąż odmienia cię. Wytłumaczyć też nie umiesz, czemu ciągle zmieniasz się. I nie możesz wytłumaczyć, skąd ta zmiana. Ciągle rosnę, znów maleję, gdy zmaleję, rosnę znów. Nie, ja zaraz oszaleję, kim ty jesteś? Ja? No! Kim jesteś, kim jesteś? Wiem, że jesteś, ale kim? Na tę chwilę sama nie wiesz, coś nie tak z rozumem twym. I nie możesz wytłumaczyć, skąd ta zmiana, no bo wszak teraz już nie jesteś sobą. Tobie piątej glebki brak. Nagle rośniesz, znów malejesz, gdy zmalejesz, rośniesz znów. Nie, ja zaraz oszaleję, kim ty jesteś, kim? No mój! Ja naprawdę nie bardzo wiem, kim jestem. Wiem, kim byłam dziś rano. Ale zmieniłam się. Co chcesz przez to powiedzieć? Wytłumacz się! Nie mogę się wytłumaczyć, bo nie jestem sobą. A kim jesteś? Tego właśnie nie wiem. Nie pamiętam już niczego w sposób normalny. To się zupełnie nie zgadza. To się nie zupełnie zgadza. Od jednej strony grzyba się rośnie, a od drugiej maleje. Co za dziwak. Ojej, już mnie prawie nie ma. Szybko, odejdzie kawałek z tamtej strony. Już przesada. Czuję we włosach jakąś watę. Chyba wjechałam głową w chmury. Szczęście, że mogę polizać resztkę pierwszego kawałka. No, i teraz będzie dobrze. Pani jest księżną, prawda? Czy nie wsypuje pani do zupy za dużo pieprzu? To może zaszkodzić pani dziecku. I dlaczego ten kot pan się tak dziwnie uśmiecha? To jest kot dziwak. Proszę. Co proszę? Nic. Mówiłam do dziecka. Nie sądziłam, że koty umieją się uśmiechać. Koty dziwaki umieją. Nie widziałam nigdy przedtem uśmiechającego się kota.
W ogóle mało jeszcze widziałaś. Śpieszę się na partię krokieta. Do królowej. Nie płacz, maleńsko. To jest proszak! Co pan tu robi, panie kocie dziwaku? Nie odpowiada pan. Czy mógłby mnie pan poinformować, którędy powinnam pójść? To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść. Właściwie wszystko mi jedno. W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz. Chciałabym dostać się dokądś. Na pewno tam się dostaniesz, jeżeli będziesz szła dość długo. Znikł. No cóż, pójdę prosto przed siebie. Powiedz mi, co się stało z dzieckiem? Zamieniło się w proszaka. Powiedziałaś prosiaka czy psiaka? Prosiaka czy psiaka? Prosiaka czy psiaka? Prosiaka czy psiaka? Prosiaka! Wolałabym, żeby pan nie znikał i nie pojawiał się tak nagle. Pamiętam to dokładnie, ten dzień było to we wtorek. Słońce nam świeciło ładnie, przyszedł czas na podwieczorek. Five o'clock, five o'clock, trzy piąta na zegarze. Five o'clock, five o'clock, jak angielski zwyczaj każe. Pora na herbatkę to, czyli czas na podwieczorek. Five o'clock, five o'clock, podwieczorek był we wtorek. Jak angielski zwyczaj każe, jak angielski zwyczaj każe, jak angielski zwyczaj każe. Tu przy stoleśmy zasiedli, piąta biła na zegarze, jak z angielski żeśmy jedli. Z tradycyjnej filiżanki popijaliśmy herbatę. Z filiżanki, nie ze szklanki, z filiżanki w szkodku prawdę. Five o'clock, five o'clock, czyli piąta na zegarze. Five o'clock, five o'clock, jak angielski zwyczaj każe. Pora na herbatkę to, czyli czas na podwieczorek. Five o'clock, five o'clock, podwieczorek był we wtorek. Zegar wybił five o'clock, po czym nagle się zatrzymał. Czas po prostu zrobił stop, nie zmieniała się godzina. Od tej pory w miejscu stoi czas, a my się przesuwamy. Choć przyjemne niepokoi to, że ciągle tutaj mamy. Five o'clock, five o'clock, czyli piąta na zegarze. Five o'clock, five o'clock, jak angielski zwyczaj każe. Pora na herbatkę to, czyli czas na podwieczorek. Five o'clock, five o'clock, podwieczorek był we wtorek. Właśnie, że jest mnóstwo miejsca. Pozwólcie panowie, że usiądę. Dalej sobie wina. Przecież tu nic nie ma prócz herbaty. Powinnaś ostrzyć sobie włosy. A pan powinien oduczyć się robienia przycinków, panie kapeluszniku. Jaka jest różnica między krukiem a piórnikiem? Między krukiem a piórnikiem? Myślisz, że potrafisz znaleźć odpowiedź na to pytanie? Właśnie. No to mów, co myślisz? Ja
Ja myślę to, co mówię, a to jest właśnie to samo, proszę pana. Wcale nie. W ten sposób mogłabyś powiedzieć, że widzę to, co jem i jem to, co widzę, mają to samo znaczenie. Albo mogłabyś powiedzieć, że oddycham, kiedy śpię, ma to samo znaczenie, co śpię, kiedy oddycham. Którego dzisiaj mamy? Pierwszego, drugiego. Trzeciego. Mój zegarek spóźnia się o 2 dni. Nic nie pomaga, chociaż walnąłem mimo stół, nadal wskazuje 6. A mówiłem ci, suśle, że masło nie nadaje się do smarowania mechanizmów. To było najświeższe masło. Czekaj, wrzucę ten zegarek do herbaty, to może będzie chodzić. Co się stało temu susłowi? Zasnął. Znalazłeś już rozwiązanie zagadki? Nie. A jaka jest odpowiedź? Nie mam pojęcia. Ani ja. Dość tych pytań. Niech susza nam coś opowie. Hej, suśle, opowiedz coś. Były sobie 3 siostry, które mieszkały na nie studni. Jak długo tam mieszkała? Od 100 dni. A czym się żywiły? Syropem. Dlaczego syropem? Bo w studni był syrop. Nie musiało im być przyjemnie. Przeciwnie, byłem tam wprost słodko. Że też ty nie rozumiesz najprostszych rzeczy. A wam się wydaje, że pozjadaliście wszystkie rozumy. Well, hello there, it's me with how it's gonna be. Settle down and listen up, good. The old pattern is gone, but the heart must go on. One by me, is that understood? So shut up and toe the line while I redefine how this all will be mine. I have a dream. It's got a full head of steam. What is true, what is not, can both change in a shot. And for me, I couldn't care less. Cause in 2 seconds flat, living under my heart is this tragedy for success. I will look the other way when you wanna play something more than croquet. You catch my drift. My little personal gift. I'm the Mad Hatter. Come and follow me, this is it. The Mad Hatter. All you gotta do is submit. And if you call my friend, well then in the end there'll be nothing left to defend. Know what I mean? When you're facing the queen. Uppercase, double space, everyone gets a taste. And a brand new leatherhead vent. But to participate, let me reiterate, you must first put me in command. I'm the wonder, understand. Under wonderland, put the reins in my hand. I'll do the rest as soon as you agree. I'm the Mad Hatter. I'll drink a little bit more. The Mad Hatter. Giving you what you're looking for. I am your best one face. For they choice you're facing. The past is running the race. It's me or the queen. And there's a ring guillotine. There is nothing I won't do. There is nothing too taboo. I will lie, I will cheat, I will choke your thumb and keep the lid too sweet. So sweet and let me creep. Fine.
Wiecie, po co przymalowujecie róże? Wiecie, to proszę pani ręki, że to miały być czerwone róże. To my przez pomyłkę zasadziliśmy białe. Gdyby królowa się dowiedziała, kazałaby nas ściąć. Malujmy płatki róż. My tu właśnie zasadziliśmy przez omyłkę biały krzak róży, a tu królowa ani róż. O Boże! Ucieka jedynie tło. Dajcie mi pędzel. Chcemy czerwony róż, nikt nie chce mieć biały róż, więc nie muszę niszczymy je, zmieniają biel na róż. Szaka królowa jest tuż. Malujmy rzeźnie tuż. Nie chcę, nie piątki, nie pąd, na spadki malowa róż. Królowa! Królowa! Powinnam rzucić się na ziemię tak jak tamci? Ale jaki byłby pożytek z takich uroczystych pochodów, gdyby wszyscy na ich widok padaliby na twarz i nikt nie mógłby im się przyglądać? Co to za dziewczynka? To jest wasza królowa. Jesteś głupi jak but. Powiedz, jak się nazywasz, moje dziecko? A więc ja proszę waszej królewskiej mości. A kto to są ci tutaj na ziemi? Nie mam pojęcia. Ciocio. Ależ żona to przecież tylko dziecko. Odwrócić ich. A coście tu robili? Proszę waszej królewskiej mości. Już widzę! Przemalowywaliście róże. Ściąć ich. Czy umiesz grać w krokieta? Umiem. Wszyscy na swoje miejsca! Jak ci się powodzi? Ach, to pan, panie kocie dziwaku. A właściwie tylko pański uśmiech. Czy nie uważasz, że ta gra jest bez sensu? Wszyscy są stupnięci i zwalnięci.
wcale nie podoba. Ona tak strasznie... Co, moje dziecko? Tak, strasznie dobrze gra w krokieta, że grając z nim nie masz nawet nadziei na wygraną. O, bardzo słusznie, moje dziecko. Z kim ty właściwie rozmawiasz, Alicja? Ach, to mój przyjaciel. Kot Dziwak. Pozwoli wasza królewska mość, że go przedstawię. On mi się zupełnie nie podoba, ale może pocałować mnie w rękę, jeśli chce. Wcale nie chcę. Bezczelność! Chciałbym, kochani, abyś usunęła stąd tego kota. Ściąć go! A my grajmy dalej w krokieta. Jeżeli ktoś nie będzie chciał grać, to każe go ściąć. Zdjęć mi tego kota! Moja mała. Ach, to ty, pani księżno. Czy nie uważasz, że tak nie gra jest... Niewątpliwie. A stąd pani morał, że na pochyłe drzewo każda koza skacze? Gdyby nie skakała, to by nóżki nie złamała. A stąd pani morał, że przyszła koza do króla. Ściąć ją! I jego! I was wszystkich także! Powiedz mi, Alicjo, czy widziałaś już niby żółwia? Nazywają mnie liderem.
miałem wielu zaufanie, lecz dostałem pęgielanie, więc się wycofuję z biegu, staję z tobą w dwuszeregu. Rysunki z uwzględnieniem malowania olejnego. A jak było z ćwiczeniami? O, świetnie! Znakomicie! Byliśmy ćwiczeni przy każdej okazji. Will you walk a little faster? Stay awaiting to the sleigh. There's a boob is close behind us in my chaining. Singer, will you come and join the dance? Tickle almond to the lobster on the dragging on our way. They're awaiting on the singer. Will you come and join the dance? Will you want to? Will you want to join the dance? Will you want to? Will you want to join the dance? Się z rybami. Dlaczego? Są fantastycznie utanecznione. Widać to, kiedy śledzi ich się ruchy. Czyje ruchy? Śledzi, rzecz jasna. Weź pod uwagę, że ryby uprawiają ciąg biegi przez płotki i ćwiczenia na linach. Są fantastycznie utanecznione. Nawet mi nogi. Właśnie, taniec wyrobi mi nogi. Zupełnie nadzwyczajnie. Czy oko nie? Oko nie. Taniec nie wyrobił mi oka. Proces się zaczyna!
sika drżał. I cóż jest rozkaz taki wart, gdy jest się tylko talią kart. Którą używa się do gier, więc zamieć już królową gier. Thank you.
Alicja w Krainie Czarów! Szanowni Państwo, wielkie, wielkie brawa dla tych młodych, zdolnych artystów. Od lewej, szalony kapelusznik, Maria Sieczka! Szarak, Hanna Bargiel! Nadia Ciesielska jako Pan Gąsienica oraz Król! Nadia Wójciak jako Niby Żółw! Emilia Lasak jako Król Dziwak! I proszę Państwa, Alicja Mniejsza i w tej roli Roxana Lis. Alicja Większa to Paulina Stachowiec. Księżna to Laura Krysińska. Małgosia Łukasik, Suseł. Królowa Kier, Zosia Marchalewicz. I Wojtek Bochnak jako Królik! Wielkie, wielkie brawa. Jeszcze raz Alicja w Krainie Czarów i nasi młodzi artyści. Proszę Państwa, strasznie miło widzieć tak wielką ilość publiczności tutaj, tak wiele osób. I chciałem tutaj raz powiedzieć o osobach, które tworzyły ten musical, pierwszy musical Zakopiańskiej Akademii Śpiewu, bo jest to kilkadziesiąt osób, stąd jest ta kartka. Przede wszystkim ogromne brawa dla pani reżyser Kasi Pietrzyk z Teatru Witkacego. Zapraszamy, Kasiu. Opracowaniem muzycznym zajęła się Paulina Martini, szefowa Zakopiańskiej Akademii Śpiewu. Choreografią zajął się Kamil Joński z Teatru Witkacego, aktor również. Witamy Kamila. Scenografia to Katarzyna Nodzyńska, Ela Krzemińska-Owczarz, Jędrzej Owczarz, Jakub Brzosko. Zapraszamy na scenę wszystkich odpowiedzialnych za scenografię. Proszę Państwa, te piękne kostiumy, które widzieliście u naszych młodych aktorów, to dzieło z Liceum Plastycznego imienia Antoniego Kenara i uczniowie, którzy wykonali tą pracę, to tak naprawdę specjalizacja projektowania ubioru pod kierownictwem Anny Koczur i Piotra Pandery. Wywołam teraz, znaczy przeczytam dzieci: Natalia Bienias, Marcelina Bobak, Natasza Cisoń, Dominika Gołębioska, Oliwia Kobylak, Maria Kolasa, Martyna Laszczyk, Zuzanna Mitan, Joanna Pitoń, Zofia Ziobrowska. Zrozumiałe są te krzyki, bo to są znakomite stroje. Wielkie, wielkie brawa. Jeżeli jest z nami pan Piotr Pandyra, bo z tego wiemy, że jest, oraz dyrektor Liceum Kenara, pan Marek Król, to serdecznie zapraszamy również na scenę. I proszę Państwa, nadciągają nasi goście, nasi twórcy. Nie możemy pominąć, nie możemy tych oto trzech fantastycznych przyjaciół, którzy w tym zakątku tworzyli wspaniałą atmosferę. Potworzyli, prawda, ci muzycy? I dokładnie. Muzyk sesyjny, składy jazzowe z całej Polski, ale oni przez skromność powiedzieli: nie mów za dużo, nie mów za dużo o nas, ale przyjechali z północy Polski, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Marcin Grabowski na basie! Igor Nowicki, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi! Instrumenty klawiszowe! A po prawej stronie Waldemar Franczyk, perkusja, instrumenty perkusyjne i również wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Proszę Państwa, wielkie, wielkie podziękowania dla Janusza Bukowskiego, Kino Giewont. Jasiu, to już nie pierwszy raz, kiedy Jasiu pomagał różne piękne rzeczy tworzyć w tym mieście. Podziękowanie dla niego również. Jasiu!
Nagłośnienie to MW Sound, czyli tajemniczy skrót. Marek Wacławski Sound. Mareczek tam pozdrawia. Ekipa Marka jest z nami. Dziękujemy! No i szanowni państwo, to wszystko by się nie odbyło, gdyby hojni sponsorzy na pierwszym miejscu, sponsor główny, Wawel Serwis, jest z nami reprezentant Bartosz Krawczak, zapraszamy na scenę! Dziękujemy firmie Marion, dziękujemy firmie Astromal, dziękujemy hotelowi Stamary i hotelowi Skalny, wszystkich reprezentantów, jeżeli są, serdecznie zapraszamy. A państwo chyba sami teraz widzą, że nie kłamałem, mówiąc o tym, dziękuję uprzejmie, że kilkadziesiąt osób było zaangażowanych w to, żeby powstał ten spektakl. Idea powstała w zeszłym roku. Kasia Pietrzyk, Paulina Martini wymyśliły, żeby nie tylko tworzyć aktorstwo, żeby to były zajęcia z aktorstwa, ale również musical. I tak oto aktorstwo i muzyka i śpiew znalazły właśnie takie oto rozwiązanie na tej scenie. Czy państwu się podobało? Wspaniale. Czy słyszeliście, młodzi aktorzy? Te wielkie, wielkie brawa dla was. I jeszcze raz wielkie brawa, oklaski dla nich, bo wykonali kawał świetnej roboty, ucząc się w tym roku do tego momentu, do tego wystąpienia, do tej premiery dla państwa. Widzicie te sceny? To sceny, które kradną serce na całe życie. Chodźcie bliżej, niech was wszyscy zobaczą. Prosimy aktorów tutaj do przodu. To jest czas dla paparazzi, dla rodzin, dla filmowców. To jest ten moment. Tak, to są właśnie pozdrowienia. Czerwony dywan już jest, wszystko gra. Proszę państwa, jeszcze dodam tylko, że Ela Krzemińska-Owczarz i Kasia Nodzyńska, nie tylko tutaj scenografia, ale również pomoc z kostiumami. No generalnie, proszę państwa, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Mam nadzieję, że zobaczymy się znowu na scenie, znowu się zobaczymy na musicalu w Zakopiańskiej Akademii Śpiewu, tak? Proszę państwa, 1 czerwca, Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego, drogie dzieci. Wszystkiego najlepszego, drodzy państwo, bo jesteście małymi dziećmi. Chociażby Chimek Brzozowski, który dziecko ciągle kołysze w swoim sercu. Właśnie tak. Proszę państwa, będzie spotkanie z artystami w kawiarni STRH Krupówki 4. Jeżeli macie ochotę przyjść, porozmawiać z nimi, zrobić sobie, proszę państwa, zdjęcie, odebrać autograf. Te autografy będą cenne już niedługo, a może już są. Kto wie, tak są, przepraszam, fopa, są. Więc zapraszamy na Strych Krupówki 4. Serdeczne podziękowania dla Pauliny Żankowskiej za wsparcie wszelakie. I proszę państwa, wczoraj na tej scenie była próba generalna. Sypały się pączki pyszne z Samanty również. A więc, szanowni państwo, jak już powolutku muzyka ucichnie, bo idzie wieczór, kiedy muzyka ucichnie, państwo mogą się oddalić w sobie tylko znanym kierunku, czyli do kawiarni STRH. Bardzo, bardzo dziękujemy! W krainie czas.